Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, dzisiejsza środa, jak zawsze Ojciec Święty na placu Świętego Piotra przewodniczył audiencji generalnej. Mimo że padał lekki deszcz, teraz troszkę pogoda się zmieniła. Ojciec Święty oczywiście podczas katechezy powrócił do rozważania słów modlitwy pańskiej, Ojcze Nasz. W dzisiejszej katechezie papież Franciszek zatrzymał się nad słowami w modlitwie Ojcze Nasz, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. A więc Ojciec Święty mówił dzisiaj, podkreślił przede wszystkim to, co my wiemy, ale abyśmy o tym nieustannie pamiętali, że my jesteśmy nieustannie dłużnikami wobec Boga, bo przecież to my zaciągnęliśmy dług przez nas, nasz grzech, i On nam wybacza. A skoro Bóg nam wybacza, to i my jesteśmy wezwani do tego nieustannie, aby wybaczać innym. I Ojciec Święty Franciszek właśnie dzisiaj bardzo mi się to podobało podczas audiencji, kiedy mówi: stań przed krzyżem, weź do ręki krzyż i zobacz, przecież krzyż to ofiarowanie tej miłości przebaczającej, miłości, bo nie ma innej. Każda miłość jest przebaczeniem, powinna być przebaczeniem, wtedy ona jest prawdziwą miłością. Kochani moi, dzisiejsza środa, można by powiedzieć ostatnia, ponieważ od niedzieli rozpoczynamy ten czas szczególny, Niedziela Palmowa, tu na placu Świętego Piotra, również jak zawsze Ojciec Święty będzie przewodniczył liturgii, można powiedzieć, Niedzieli Palmowej. Na pewno wielu będzie uczestniczyło, zresztą już przybyło wielu pielgrzymów do Rzymu. Możecie sami zobaczyć, to czas szczególny. Są też również i Polacy, którzy przybywają, nie tylko ci, którzy przybywają tu pielgrzymce jakieś, ale również i ci, którzy przyjeżdżają do swoich, ponieważ wiele jeszcze osób z Polski pracuje w Italii. Ten czas Wielkanocy chcą spędzić ze swoimi bliskimi. Zwykle to tak się dzieje, że na czas Bożego Narodzenia większość stara się, by pojechać do swoich, do Polski, a na okres właśnie Wielkiej Nocy chcą przeżywać to wszystko tutaj razem, w tym szczególnym miejscu. Oczywiście jak zawsze będzie Droga Krzyżowa w Koloseum. W tym roku przygotowane teksty Drogi Krzyżowej przez jedną z sióstr zakonnych. Będzie Triduum Paschalne i tutaj szczególna też, na pewno będzie szczególna modlitwa Wielkiego Czwartku, kiedy to wszyscy kapłani zgromadzą się w Bazylice Świętego Piotra, jak we wszystkich katedrach na całym świecie. Ja też dziękuję z tej łaski w tym roku, że też będę mógł uczestniczyć w tej modlitwie z Ojcem Świętym tu w Bazylice Świętego Piotra. Natomiast już jutro, jak wiecie, będzie msza święta w kościele Świętego Marka w Graniano koło Pompeji, tam gdzie jest figura świętego ojca Charbela. Kolejne nasze spotkanie modlitewne, które rozpoczyna się zawsze koronką do Bożego Miłosierdzia o 15:00. Pragnę im ofiarować i już dzisiaj mogę powiedzieć: wizerunek Jezusa Miłosiernego. Otrzymałem 3 takie wielkie banery. Jeden ofiarowałem wspólnocie świętego Jana Chrzciciela w Mediolanie, drugi, a więc północ Włoch, drugi z Jezusem Miłosiernym będzie w Graniano, no a trzeci koło Padwy. Więc jutro taki szczególny dar również dla tej wspólnoty, gdzie od tylu miesięcy gromadzi się na modlitwie również prosząc o wstawiennictwo świętego ojca Charbela, gdzie mamy też wielu, którzy należą do rodziny domów modlitwy świętego Charbela. Kochani moi, bardzo serdecznie więc pozdrawiam was raz jeszcze z placu świętego Piotra. Przed chwilą uczestniczyłem w Watykańskim Biurze Prasowym, również uczestniczyłem w konferencji naszego dyrektora, który mówił na temat kolejnych spotkań tej komisji kardynalskiej. Komisja kardynalska to już 20. spotkanie tej komisji i chcę powiedzieć, że na tej komisji kardynałowie rozważają sprawy związane z nową konstytucją apostolską, która będzie modyfiką pastor bonus, i tak jak mówił dyrektor, obecnie
tego pragnął Ojciec Święty, do przewodniczących konferencji episkopatów na całym świecie będą rozesłane listy z zapytaniami, a takimi, co uważają za modyfikę, co uważają za to, żeby po prostu zmienić w tej konstytucji. Oczywiście będzie to okryte tajemnicą. W tych kolejnych miesiącach, moi drodzy, kiedy konferencje episkopatu nadeślą odpowiedzi, spodziewamy się właśnie nowej konstytucji, która również będzie określać nowe ramy całej struktury tutaj w Watykanie, instytucji, jakimi są również i kongregacje, podkongregacje, te wszystkie instytucje, które pomagają Ojcu Świętemu, czyli cała ta reforma, która się dzieje, bo to przecież 20. spotkanie już tej grupy kardynałów. Oczywiście na tym spotkaniu, mówił dyrektor ostatnio, kardynałowie powiedzieli, że będą rozmawiać na temat roli kobiet właśnie też w tych instytucjach watykańskich i na pewno tutaj otworzą się bardziej też drzwi dla kobiet, by właśnie współuczestniczyły w tym misji Kościoła, ale też i tej strukturalnej, jakim jest Stolica Apostolska. Kochani moi, więc tyle dzisiaj z placu Świętego Piotra. Oczywiście otaczam modlitwą każdego z Was, zwłaszcza jutro tam podczas modlitwy w Graniano przy figurze Świętego Ojca Charbela. No i jak zawsze pozdrawiam wszystkich, którzy jesteście wraz ze mną, tych, którzy, no, których poznałem podczas tych minionych tygodni Wielkiego Postu, spotkań, rekolekcji, gdzie odprawiałem. Bardzo, bardzo Was pozdrawiam i z serca błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.